Hello, witajcie. Dzisiaj trzeci odcinek z serii filmów Facelia Nostrzyk. Jak wygląda Nostrzyk w tej chwili? Jest 4 czerwiec. 4 czerwiec. No, myślę, że ma już około 1,20 m, coś takiego wysokości. Tam będzie oczywiście niższy troszeczkę, bo tam jest na górce jest bardziej sucho. Ale też ładnie tam rośnie. Facelia została zupełnie zagłuszona przez ten nostrzyk. Miejscami tylko tam troszeczkę kwitnie. Nie widać tego praktycznie, ale jest, bo bardziej to widać na ramkach. Widzę, że nanosiły pyłku z faceli charakterystyczny, taki fioletowo-ciemny, prawie czarny. Na ramkach to on praktycznie ma czarny kolor. Tak tu wygląda troszeczkę, naprawdę pszczoły bardzo ładnie natargały miodu jak trzeba. Zastanawiam się teraz, jak tu przeprowadzić akcję miodobrania, żeby to poszło sprawnie. No i tak to wygląda, tylko przekosiłem takie drobne przejście, żeby miały jak lądować, bo po prostu troszkę się z tym wszystkim tutaj nie wyrabia. No ale trzeba się jakoś trzymać. Sezon jest, ma swoje prawa. No, nostrzyk już prawie kończy kwitnąć. Wyrosły takie egzemplarze wysokości, powiedzmy, do 2 metrów niektóre dochodzą. Pięknie tutaj naprawdę wyrósł. Kwitł, było bialutko. W tej chwili to już tak trochę przyszarzał, bo większość tych po prostu części rośliny wytworzyła już nasiona. No i teraz trochę nie trafił może z kwitnieniem. Znaczy trafił z kwitnieniem, ale pogoda nie trafiła, bo od początku lipca totalnie tutaj było z tą pogodą, bo wiatr, bo deszcz, bo nie za ciepło miejscami. No i tak to czasami jest. Ale jeszcze tam się trochę tych białych kwiatków tutaj jest. Poza tym, oczywiście pyłek był bardzo intensywnie zbierany tutaj. No i można powiedzieć, że warto po prostu siać rośliny miododajne. Tylko teraz, jaki tu jeszcze wystąpił negatywny efekt tych tutaj nawałnic pogodowych, że się strasznie mi ta wyłożyła ta roślina, prawda? Sterczała równo prosto, ale nagle po prostu pod wpływem bardzo intensywnych opadów klapła. Ale widzę, że ona tutaj troszkę jeszcze odbija. No i na razie pewnie tu będzie kłopot z koszeniem tego wszystkiego, ale na razie po prostu jest jak jest i pszczółki sobie jeszcze z tego korzystają. Tylko teraz patrzcie, jest to tu grubość łodygi, prawie jak paluch. Także i to zaraz zdrewnieje, także nie jest to takie proste potem do skoszenia i do prowadzenia, dalej do doprowadzenia pola do stanu używalności, żeby można było w przyszłym roku znów tutaj jakieś inne rośliny sobie posiać. Niestety, coś za coś. Ja to ścinałem poprzednim razem. Tutaj mają moi sąsiedzi takie kombajny potężne do kukurydzy. I ten kombajn daje radę, co prawda dość drogie jest to koszenie, ale jak nie da się czymś innym, to trzeba po prostu niestety zapłacić. O, i tak to wygląda. Także tutaj sporo było pracy w tym roku z matkami. No, ten nostrzyk mi tu tak wyrósł, że przysłonił praktycznie wloty. Dzisiaj tu będę po prostu troszeczkę z kosą, tu trzeba popracować, żeby pszczoły mogły w ogóle wlecieć do uli. Zaczynają już kwitnąć przegorzane. Tak mocno wyrósł.
że zarósł cały rząd uli. No i troszeczkę jestem z tym spóźniony, ale no dłużej tak nie może tutaj być i zaraz tu spróbuję troszeczkę pszczołom ułatwić to wlatywanie do uli. No, teraz widać mniej więcej, chociaż jak pszczoły latają, no trzeba tu już było koniecznie wysiepać trochę te chabazie, bo no naprawdę był problem z normalnym lataniem po pożytki. Także teraz jak to trochę przeschnie, to po prostu się to zgrabi jakoś wieczorkiem, jak to przeschnie, to wtedy też mniej pszczoły po prostu latają i zostawiłem jeden przegorzan, bo bardzo ładnie tutaj pszczoły korzystają z tych przegorzanów. To jest przegorzan, o, tak wygląda, przegorzan dwuletni, który się tutaj częściowo sam rozsiewa. Piękna roślina i widać jakim się ogromnym zainteresowaniem cieszy. No dobra, o, teraz te pszczoły mogą po prostu sobie tutaj elegancko wlatywać. A tak, to było trochę słabo, no. Częściowo zbieraczki wybierają sobie gorczycę dla urozmaicenia. Także 2 kilo na hektar i jest tego tutaj sporo. Tak to wygląda. Także tutaj sporo było pracy w tym roku z matkami, z w ogóle całą stworzeniem całej infrastruktury, że tak powiem, z budową ulików weselnych. Także może przejdę. No i tak tu wygląda odkłady. Tutaj jest matka sklenarza rodowa. Przyszła całkiem niedawno. Przyleciała. No, trochę było strachu. Piękna. Udało się. Została przyjęta. Wygląda w tej chwili moje to miejsce do unasienniania matek. Mateczki bardzo fajnie się tutaj w tym miejscu unasieniają, ponieważ praktycznie są tu wszystkie matki są powymieniane w pasiece. Tych trutni, ja oczywiście trutni nie wycinam, tych trutni, że tak powiem, o dobrych cechach jest tutaj pełno. Sąsiedzi podostawali matki, ci, którzy nie chcieli, to po prostu zostali troszeczkę przymuszeni przeze mnie, więc są tutaj w okolicy wszędzie matki hodowlane, łagodne i tak dalej. Mieszkam w takim miejscu, gdzie no naprawdę mogłem wszystkich pszczelarzy jakoś tutaj, że tak powiem, namierzyć i przekonać do wymiany matek na takie po prostu pozytywnych cechach. Więc tu się u mnie unasieniają się mateczki świetnie, super łagodne, dobre cechy i to jest właśnie to, o co chodzi. Zostało jeszcze mi tu na tą chwilę trochę matek unasienionych. Jeżeli by ktoś chciał, zapraszam, www.krasnowo.pl, można tą drogą do mnie napisać i jeżeli by ktoś chciał jakieś mateczki unasienione, to zapraszam. Pozdrawiam, tyle na dzisiaj, do zobaczenia. A jeszcze będzie mały bonusik. Cześć! Pokażę tutaj taką ciekawą rzecz, żeby nie gaz podkurzać podczas tutaj różnych prac. Tutaj mamy nadmuch powietrza do rozpalania. Zajmujemy się czymś innym, a w tym czasie, o, tędy
już nam pompuje powietrze i świetnie się rozpala podkurzacz. Takiego jeszcze patentu nie widziałem, a my sobie możemy w tym czasie coś przygotowywać dla pszczół. A tu jest, w czasie kapelusz, tu jest piękna pasieka, pięknie ule pomalowane. O. Bardzo, to no, takiego patentu to i to się tutaj wyłącza, o tu. Zaraz pokażemy, o. Ciach i jest włączone, wyłączone. Pali się. Przy pracowni pasiecznej. Coś.